Witam wszystkich widzów Tajemitów. Piramidy, ogromne stoczki wznoszące się na całym świecie w górę. Pozostawione pamiątki starożytnej technologii, czy też ówczesne grobowce, jak mówi większość archeologów, a może starożytne elektrownie, czy też porty kosmiczne dla cywilizacji kosmicznej, która odwiedzała Ziemię. Pytania ciągle narastają, ale całe szczęście, że Egipt to taka ogromna skrzynia piachu z ukrytymi skarbami, z której co jakiś czas wydobywa się artefakt, który przewraca do góry nogami dotychczasowe przypuszczenia odnośnie przeznaczenia i budowy piramid. Ludzie zawsze byli zafascynowani piramidami w Egipcie i nie można ich za to winić, biorąc pod uwagę tajemnice otaczające te niesamowite budowle. Są ludzie przekonani, że nie należy wierzyć w teorie spiskowe, które mówią, że piramidy zostały zbudowane przez kosmitów, ale nie zostały one również zbudowane przez niewolniczą pracę. Jak więc ludzie 4000 lat temu stworzyli jedne z największych, najbardziej kultowych struktur na Ziemi? Tajemnica, jak dokładnie zbudowano piramidy, może być o krok bliżej rozwiązania. Czy dawno, dawno temu posługiwano się czymś w rodzaju wymyślnych maszyn, które brały udział w budowaniu piramid w Egipcie? Grecki filozof i historyk Herodot napisał w 440 roku przed naszą erą historie, które uważane są za jedno z jego najważniejszych dzieł. Wielki historyk wspomina w nim starożytne zapisy i tradycje z dziedziny polityki, geografii i zwyczajów znanych z Azji Zachodniej, Afryki Północnej i Grecji. Historie były tak transcendentalne, że położyły podwaliny pod badania historyczne w naszym społeczeństwie. Możliwe jednak, że Herodot w swoich tekstach ukrywa prawdę o zagadce, którą ludzkość od lat próbuje rozwiązać. Zagadkę piramid w Egipcie. Według stanu na listopad 2008 roku źródła podają, że mamy zidentyfikowanych 118 lub 138 egipskich piramid. Uważa się, że większość z nich została zbudowana jako grobowce dla królów i faraonów oraz ich małżonek w okresie starego i średniego państwa. Archeolodzy twierdzą, że pierwsza w historii piramida w Egipcie została wzniesiona za czasów III dynastii zapanowania faraona Djesera. Kamienny budynek, który wznosił się schodami, był początkiem wyjątkowej architektury. Piramida schodkowa Djesera, drugiego króla z III dynastii, została zbudowana na rozległym terenie w Sakkarze z widokiem na miasto Memphis między 2630 rokiem przed naszą erą, a 2611 rokiem przed naszą erą. Chociaż jest uważana za najstarszą na świecie, jest często przyćmiewana przez inne, słynne egipskie piramidy. Piramida ma 60 metrów wysokości i uważa się, że była budowana etapami. Pierwsza, kwadratowa część podstawy, do szóstej, która kończyła się na szczycie. Z biegiem czasu te wielkie piramidy stały się centrum atrakcji, a także miejscem turystycznym. Nie znaleziono jednak żadnych zapisów dotyczących ich budowy, ani nie uzyskano jasności co do tego, jak i kto wznosił te wspaniałe budowle. W Egipcie nie ma ani jednego starożytnego tekstu, który wspominałby, jak zostały zbudowane. Stało się to jedną z najbardziej zaskakujących zagadek nie tylko w archeologii, ale także dla wszystkich ludzi. Precyzja, z jaką budowane były piramidy, sugeruje w tym gigantycznym przedsięwzięciu udział maszyn. Powszechnie wiadomo, że wraz z przybyciem Cheopsa rozpoczęła się nowa era w zakresie budowy piramid. Cheops był drugim faraonem IV dynastii należącej do Starego Królestwa Egiptu i panował od 2589 roku przed naszą erą do 2566 przed naszą erą. Zasługa wzniesienia Wielkiej Piramidy w Gizie należy się Cheopsowi, ponieważ Cheops wraz z architektem Chemiunu wzniósł ten budynek podobno w 20 lat. Według Herodota Cheops zbudował wielką piramidę w Gizie, osiągając szczyt nieprawdopodobieństwa, nawet prostytuując się z własną córką, aby zdobyć fundusze na budowę swojej piramidy. W jego czasach wszystkie świątynie były zamknięte dla kultu, a Egipt był w największej nędzy znienawidzonej przez Egipcjan. Ponieważ nie odkryto żadnego dokumentu, uważa się, że jest to jedynie teoria, która została przyjęta przez archeologię, ponieważ nie ma dokumentu, który by ją popierał. Wielka piramida w Gizie ma całkowitą objętość 2 583 283 metrów sześciennych.
i jest trzecią co do wielkości na świecie pod względem objętości, ale ma 146,7 metrów wysokości, co czyni ją najwyższą. Jednak najbardziej zaskakującym i niezrozumiałym dla znawców faktem związanym z Wielką Piramidą jest precyzja, z jaką jest zbudowana. Osoby odpowiedzialne za budowę piramid wzniosły je z tak wyrafinowaną precyzją, że w dzisiejszych czasach nie istnieje możliwość odtworzenia tej budowli. Najciekawsze jest to, że to jedna z najbardziej zaawansowanych prac w historii Ziemi, której nikt jeszcze nie udokumentował. Cóż, czy w takim razie możliwe jest to, że istnieje jakiś papirus, który mówi o pracy wykonanej przy ich budowie, który mógłby pojawić się chociaż 2000 lat później? W swoim dziele Historia Herodot wspomina o możliwych zaawansowanych urządzeniach lub maszynach, które zostały użyte podczas budowy przynajmniej Wielkiej Piramidy w Gizie. Tekst mówi, że po umieszczeniu kamieni podstawy niektóre maszyny były używane do umieszczania tych, które na nią weszły. Jednak sam Herodot nie jest pewien liczby maszyn, które zostały użyte do wzniesienia piramid w Egipcie. Oto fragment tekstu Herodota. Historie. Piramida została zbudowana na stopniach w formie blanków, jak to się nazywa, lub według innych w formie wysokiej. Po umieszczeniu kamieni na podstawie pozostałe kamienie układa się na miejscu za pomocą maszyn. Pierwsza maszyna uniosła je z ziemi na szczyt pierwszego stopnia. Na szczycie znajdowała się inna maszyna, która po przybyciu otrzymywała kamień i przenosiła go na drugi stopień, skąd trzecia maszyna podniosła go jeszcze wyżej. Albo mieli tyle maszyn, ile było stopni w piramidzie, albo może mieli tylko jedną maszynę, którą łatwo można było przenosić z jednej warstwy na drugą, w miarę wznoszenia się kamiennej budowli. Historycy przypuszczają, że Herodot uzyskał tę wiedzę od kapłanów, których odwiedził w Egipcie. Co Herodot miał na myśli, mówiąc o maszynach, które podnosiły kamienie i umieszczały je na swoim miejscu? Wersy, które brzmią bardziej jak teoria spiskowa, są w rzeczywistości oficjalnie napisanymi słowami jednego z najważniejszych historyków ludzkości. Czy ten starożytny tekst jest kolejnym dowodem na to, że starożytni Egipcjanie mieli poparcie całkowicie nieznanej zaawansowanej technologii, czy też sami posiadali zaawansowaną technologię i wiedzę pochodzącą z jeszcze późniejszych wieków? Tekst Herodota prowadzi do wniosku, że piramidy na planecie zostały zbudowane w ten sam sposób za pomocą tych możliwych maszyn. Ale skoro tak, to dlaczego nie ma ich w historiach opisanych hieroglifami na papirusach czy też na malowidłach ściennych? Możliwości jest wiele. Być może osoby odpowiedzialne za wprowadzenie tej technologii zabrały je po zakończeniu pracy. To wyjaśniałoby, dlaczego nie znaleziono po nich żadnego śladu. Doskonała konstrukcja piramid doprowadziła wielu do przekonania, że zwykli ludzie nie byli w stanie samodzielnie ich wznieść, a słowa tak ważnej postaci w historii jak Herodot o maszynach pracujących przy piramidach tylko jeszcze bardziej wzmacniają tę teorię. W zasadzie po co budowano piramidy? Obserwacje potwierdzają, że sama jej bryła promieniuje ze swojego czubka, co udowodnili naocznie piloci rosyjskiej eskadry myśliwskiej przelatując blisko piramid, które zbudowano w ramach eksperymentu w Rosji. Był to akurat czas, kiedy na Ziemi w różnych miejscach planety słychać było dziwne dźwięki, jakby wędrująca przez kosmos nasza planeta przedzierała się przez złomowisko. Wtedy wszystkie piramidy na całej planecie nagle jakby ożyły, strzelając w górę energią. Po tym wszystkim od razu zaczęto domniemać, że piramidy są pozostałością systemu obronnego Ziemi. Ale jak on działał? Wielka Piramida w Gizie to jedna z najbardziej niesamowitych budowli, jakie kiedykolwiek zbudowano na Ziemi. Oprócz tego, że jest ogromnym i imponującym starożytnym pomnikiem zbudowanym za pomocą tajemniczych technik, struktura znajdująca się na płaskowyżu Giza odmówiła ujawnienia wszystkich swoich tajemnic pomimo setek lat badań archeologicznych. Uczeni głównego nurtu twierdzą, że budowla została zamówiona przez faraona Chufu i została zbudowana jako grobowiec przez okres od 10 do 20 lat, który zakończył się około 2560 roku przed naszą erą. Jednak pomimo ogromnych wysiłków, aby wykazać, że Wielka Piramida została zbudowana jako grobowiec, przez lata nie odkryto ani jednego archeologicznego dowodu,
który wskazywałby, że piramida jest właśnie tym masywnym grobowcem. Skoro nie ma dowodu, to dlaczego główny nurt archeologii uparcie stoi przy swoim choćby w książkach dla nauki w szkole? Jeśli piramida nie miała służyć jako grobowiec, jaki był wtedy jej prawdziwy cel? Dzisiaj naukowcy z wolnej archeologii wysnuli 10 łączących się powodów, dla których Wielka Piramida w Gizie mogła być potężną maszyną energetyczną. Aby zrozumieć, jak coś takiego jest w ogóle możliwe, musimy przyjrzeć się materiałom, z których zbudowano piramidę, ponieważ materiały budowlane w tym wypadku mają wyjątkowe właściwości elektryczne. Otóż naukowcy odkryli, że granitowe kamienie używane w korytarzach piramid są lekko radioaktywne, co pozwala kamieniowi naelektryzować powietrze. Z jakiegoś powodu budowniczowie piramid użyli dolomitu, materiału, który okazał się doskonałym przewodnikiem elektryczności na wewnętrznych powierzchniach Wielkiej Piramidy. Ponadto wapień Tura, który okazuje się doskonałym izolatorem elektrycznym, pokrywa zewnętrzne części piramidy. Poza tym Wielka Piramida w Gizie celowo została wybudowana akurat w miejscu, gdzie teraz stoi. Piramida jest potężnym źródłem podziemnej energii, podobnie jak wiele innych starożytnych struktur na całym świecie. Geologia obecna na płaskowyżu Giza naturalnie koncentruje duże ilości sił elektromagnetycznych na naszej planecie. Pod powierzchnią naturalne siły elektryczne, które przemieszczają się, są znane jako prądy telluryczne lub prąd ziemski. Prądy telluryczne to prąd elektryczny, który porusza się pod ziemią lub przez morze. Prądy telluryczne są wynikiem przyczyn naturalnych i działalności człowieka, a prądy dyskretne oddziałują w złożony wzór. Istnieją dowody na to, że starożytni Egipcjanie używali elektryczności tysiące lat temu, mimo że akademicy głównego nurtu odmówili zaakceptowania tego pomysłu. Są dowody, ale nie ma akceptacji. Czy ktoś potrafi to zrozumieć? Jeśli zajrzymy do korytarzy i komnat Wielkiej Piramidy, nie ma dowodów na to, że starożytni budowniczowie piramidy używali pochodni lub ognia do oświetlania wnętrza piramidy. Nie ma tam żadnego pojedynczego śladu sadzy. W różnych egipskich świątyniach znajdują się płaskorzeźby, które pokazują gruszkowate przyrządy, co wielu archeologów głównego nurtu interpretuje jako masywne żarówki. Ponadto jeśli spojrzymy na baterie bagdackie, zrozumiemy, że tysiące lat temu urządzenia te faktycznie wytwarzały energię elektryczną. Wniosek jest jeden. W starożytności używano prądu. Są na to dowody, ale nie ma akceptacji przez główny nurt naukowy. Dlaczego? Jak wspomnieliśmy wcześniej, nie ma ani jednego dowodu na to, że piramida była grobowcem. A pomysł ten jest poparty projektem wnętrza piramidy. Wielka Piramida w Gizie różni się znacznie od wszystkich innych grobowców zbadanych w starożytnym Egipcie. Wnętrze piramidy jest zimne pod względem wzornictwa. Wewnątrz nie ma ozdób. Zastosowano różne materiały budowlane, jednak nigdy nie znaleziono ani jednej mumii w środku. Najnowsze badania naukowe wykazały, że Wielka Piramida w Gizie skupia w sobie energię elektromagnetyczną. To odkrycie zmieniło wszystko, co wiemy o piramidzie. Odkrycia dokonał zespół niemieckich i rosyjskich naukowców, którzy wykazali, że Wielka Piramida w Gizie skupia energię elektromagnetyczną w swoich komorach i koncentruje energię elektromagnetyczną w jej dolnej części znajdującej się pod powierzchnią. Badaczy interesowało, w jaki sposób Wielka Piramida w Gizie będzie oddziaływać z falami elektromagnetycznymi w sposób proporcjonalny, czyli innymi słowy chodzi o długość rezonansową. Dlaczego grób miałby koncentrować i skupiać energię elektromagnetyczną? Te i inne pytania czekają na odpowiedź, która akurat w tym przypadku prędzej czy później się pojawi. Czy jednak będzie to dziedzictwo przodków dla całej ludzkości? Trudno powiedzieć. Warto jednak patrzeć na ręce, które kopią łopatami w egipskim piachu na to, co nie ma akceptacji w głównym nurcie nie tylko archeologii.